Nadszedł ten czas na mój rozwód. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson. Na samym początku możecie zostawić łapeczkę w górę, taką, wiecie, jakby to powiedzieć, pocieszającą, ponieważ dzisiaj biorę rozwód. Tak się akurat złożyło, że z Emilką dzisiaj nadszedł ten dzień na wzięcie rozwodu. Jak widzicie, troszkę się to pozmieniało, jak za mną widzicie, ponieważ tak, ja zmieniłem skina, zostałem tutaj takim, prawda, pustelnikiem, nie wiem, boję się to nazwać w obecnym czasie, bo dosyć jest to kontrowersyjne nazywanie, ale w każdym razie widzicie, mam taki bardzo pustynny klimacik skina, ale to nieważne, w każdym razie patrzcie jaką chawira, jak się u mnie pozmieniało totalnie, tu przysiedziałem troszkę, pobudowałem, jak widzicie tutaj fontannę też taką fajną zbudowałem, no mi się to tak totalnie podoba, jest mega, naprawdę, i tu powstała taka jakby wam to powiedzieć, taki kanał, no chyba tak to mogę nazwać, wokół całkiem tutaj drogi, więc to idzie przez całą wioskę i tak dalej. Oprowadzę was na szybko po domku, zanim w ogóle przejdziemy tam do podpisywania papierów. Tutaj prawda mam skrzyneczki, jakieś piecyki, zbrójka tutaj sobie stoi, ale jej nie potrzebujemy na razie. Pięterko tutaj piękne mam, patrzcie, dwa balkony, są tak kozackie te balkony, w tak idealnych miejscach, że to mi się mega podoba. Dobra, i tu jeszcze na górę, tu mamy taki wypoczynkowy, tu zrobię sobie leżaki jakieś i będę sobie, o, idealnie będę się smażył na słońcu, będę przypieczony jeszcze bardziej. Dobra, nieważne. Lecimy, podpisać jakieś te dokumenty rozwodowe i tak dalej, trzeba to już mieć za sobą, koniec. O nie, co ty robisz w moim domku? No to jest minus tego, że nie mam... O nie, co ja zrobiłem? Statyw sobie przesunąłem. Jeszcze raz, czekajcie, wezmę go stąd, żeby... no, żeby go, kurczę, żeby nie był na środku pokoju, bo to tak nie miało wyglądać. Dobra, tutaj tak. Ściągamy zbroję, raz, dwa, trzy. Ojojoj, dobra, tu. Dobra, posadziliśmy to wszystko, teraz sobie znowu uporządkuję ekwipunek, bo sobie znowu go rozwaliłem. Tego nie potrzebuję, ale dobra, od... Wow, dobra, bo tam była ramka. Jak się pytacie dlaczego, bo na pewno będziecie się pytać dlaczego to tak wygląda, to po prostu mam teksturpaka takiego, że po prostu nie widać tych ramek. Nie wiem dlaczego, znaczy wiem dlaczego, ale to za długa historia. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to wbijecie na Twitcha, tam sobie streamuję codziennie i tak dalej. Dobra, lecimy w takim razie do urzędu stanu cywilnego, tutaj nasz w tym Palionowie, ponieważ tam już czeka Milki, no i prawda Dave, który dał nam ślub i teraz, prawda, da nam rozwód. Dobra, uwaga, wchodzimy tutaj. Raz, dwa, trzy. Dzień dobry. Dzień dobry, no długo na ciebie trzeba czekać, nie? Długo. Przepraszam, musiałem się przebrać, bo mi gorąco było. Jak... Dobra. No dawaj, dawaj. Jest tak, zebraliśmy się tutaj, aby rozdzielić więź małżeńską między tymi dwoma osobami. Jest mi niezmiernie smutno, bo byliście jedyną parą na Palionowie, ale cóż, ja na tym zarabiam, wy na tym tracicie, więc spoko. Dobra. Ale no, tak. Co my tracimy? Macie tutaj fakturkę. Aha. Proszę bardzo. No... Emilka, już tutaj z tym swoim machanie wyjeżdżaj. Wszyscy doskonale wiemy, jak to było. Dobra. Okay. Ja czytam. Uwaga, co ja mam. Ja, Szczypson, proszę państwo Palionowa o rozwód z moją żoną Milki na mocy prawa o wolności i niezależności sześcianowej. Uwaga, dobra, podpisuję się, nie ma problemu. Co ty tam masz napisane? Musicie się podpisać, no, tak? To samo. Proszę mi pokazać. Też masz, że ja, Szczypson? Chyba nie dotarła. Dobra, no nieważne. Dobra, oddajemy dokumenty. Sprawdź, czy wszystko jest okej. Wszystko jest dobry, tak? Dobry podpis, tak. Jaki? Zgadzam się. A co? Milkaś przez dwa. Dobrze podpisała. A, dobrze. A ja dobrze podpisałem? Już chciałem, krzyczeć, ale nie, dokumenty ale musimy oddawać przecież do państwa. To musi tu zostać w tym. Tak? No, a pan tu pracuje i pan nie wie, no proszę pana. Proszę mi oddać te dokumenty. Kurde, zawrót głowy ostatnio. Dobra. No, kolejna rzecz, którą musimy tutaj... Czekajcie, wyciągnąć. Tak, właśnie. Słuchajcie, podział majątkowy. 50-50, 50 na 50. A skąd pan wie, jakie są zasady? Ponieważ ja tutaj pracuję, proszę pana, ja to ustalam. A no więc dobrze. Tak. Dobrze, 50 na 50, 45-45, a 10% dla... Nie, przepraszam bardzo, ale jakie pan ma tutaj... Państwa. Jakie pan ma tutaj w nasze... No, ale... Dobra, pan to zmienia w instrukcji. Proszę ja zobaczyć. Idę po burmistrza, zobaczymy. No, burmistrz jest teraz pan proszę to zmienił. Zobaczyć. Pierwsze proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć, ile jest procent. 45, 45, 10% ale, na no Skarbu Państwa. No i tak, 10%, kurczę, wpisałem 10. Nie, proszę ja to tam zmieniam. Nic nie zmieniać, nie edytować, kurde. Ja to zmieniam. Rzeczy z urzędu. Co ale to pan to zmienił najpierw, to pan to zmienił. Jest 50 oddaj na 50. To. Nie, David, oddaj to. Dogadamy się. Co? Dawaj.
Dobra. Jest 50, znaczy jest 60-40 dla kobiety, nie? Bo to kobieta daje 60, a facet 40. Ej, no co to ma być? Był w gorszej sytuacji. Ja to są nowe ustawy, nowa ustawa na wyborach. Czemu idziemy do mojego domu? No dobra, dobra. To 60%. Zabieram 50%. Ej, gdzie jest? No dobra, dobra. Dobra, zostajemy przy 50. 50, 50, stary. Zostajemy przy 50. Nie. Dobrze, ale słuchaj, są takie zasady. No ja nic ci na to nie poradzę. 50 na 50 się musimy podzielić. Ale dobra, ale spokojnie, ty weźmiesz 50 moje też, co ja mam. Pogadam z Andrzejem. Ale ty masz, ile ty masz, kurde, 5 diamentów może. No, ale to nie moja wina. Słuchaj. Brałaś małżeństwo? Właśnie, to teraz wiedziałaś, na co się piszesz. No. Skonfiskowałeś połowę? A to dla Skarbu Państwa. Ale ile zabrałeś, 10. A ile miałaś, diamentów? Nie mam w ogóle. 10. Ja widziałem dwa staki tam widziałem wcześniej, jak tu byłem. Nie. Dwa staki tam były, stak dla mnie, proszę mi oddać stak. Włamałeś, czyś tutaj się włamał, czyś by był złodziejem, tak? A, no nie chcę mówić, ale ty też się włamywałaś do mnie, no nieważne. Weź. Drzwi nie są podpisane. Właśnie, jeżeli drzwi, poza tym byliśmy małżeństwem, więc miałem prawo wchodzić do twojego domu. Proszę zademonstrować. Ale dobra, to w ogóle nie ma dyskusji, ja mam prawo do twojego domu, bo jestem byłem twoim mężem, już nie, więc teraz 50% dla mnie, proszę mi oddać 50%. No ale 50% czego? Żelaza? No to wszystkiego, wszystkiego! Wszystkiego po 50... Dobra, no tu sobie biorę tak, to sobie biorę to i tak. Już tam schodzę, bo... Ja nie mogę, nie wytrzymam w ogóle, no ja... O nie! O, fajne książki, to też do Skarbu Państwa. No. Dobra, zostawię, już więcej nie potrzebuję. Aha. Dobra. Tak, bierzcie wszystko, sklep. Dobra, no ale diamenty, dawaj, 50%, 50% diamentów, proszę. Stak, miałeś dwa staki, więc zaraz pójdzie. Zaraz pójdzie. Tak, teraz taka, Były dwa, każdy widział. Nie, były dwa. Tak. Były dwa? Były dwa, były nawet były trzy. Dwa. To dobrze, że ci się przypomniało. Półtorej staka dla nas. Nie, ona miała cztery przecież staki. Dobra, a no przecież, bo jeszcze ta skrzynka ta ukryta, no tak. Ale kłamcy. No to dwa staki. Dawaj tego staka, załatwmy to po lubowie. Nie, miałam półtora staka i ty zabrałeś jeszcze 10. No ale to było moje 10. Dobra, ale to państwo pożarło. No i teraz połowa dla mnie. Ja znalazłem to 10. Dobra, no dobra, przeboleję już to. Trudno. No i teraz twoja połowa dla mnie. Ale czekaj, jeszcze nie skończyłem. Okay. Tu nic nie ma, tu nie można w ogóle piasek. Brać, co się chce, tak? Bo tutaj nie można 50% tego, czego chcę. Ja nie chcę ten, na przykład, nie, no kobra też będzie specjalnie. Chodź zobaczyć, drzwi nie są podpisane. Są podpisane. Serio? Nie są? Nie czekaj, są. Ja bo jeszcze patrzę, co tutaj jest, bo ja jestem możesz ciekaw. Możesz zobaczyć nawet, to możesz brać ile chcesz, bo drzwi nie są podpisane. Są podpisane. Ej, dobra, bo tak. Nie są podpisane. Słuchaj, Emilka, chodź, bo tu jest bardzo ważne. Emilia, ej. Chodźcie tu, bo jeszcze jednej rzeczy nie podzieliliśmy. Chodźcie, bo to jest bardzo ważne. Prawo jest przeciwko mnie. Dlaczego? Nie, prawo jest bardzo sprawiedliwe. Jest dziewczyną i dla dziewczyny jest najgorsze prawo. Co byś nie, chciał? Nie, no patrz, no, tutaj jest tak. Są dwie zbroje, jedna złota, druga żelazna i jest siodło, więc wybieraj. Bierzesz siodło i żelazną, czy bierzesz złotą samą? Zabierz sobie... No ja biorę i siodło. No, przecież są dwa siodła. Zabierz sobie to. Gdzie są dwa siodła? No są dwa siodła, zobacz. No to daj mi w takim razie ten. Już ci pójdę na korzyść. No zabrał właśnie daj moje siodło. Nie, on zabrał twoje siodło, ty mi oddaj moje. Dawid, idź po komornika, parapety będziemy zrywać. No nie, ja też jestem komornikiem. To ma być. Bo... To jest niesprawiedliwe, to jest naprawdę czekaj, bardzo czekaj. Dawid, i sprawdź w papierach, czy ona płaci podatki. Ale zobacz, mi się podpisane. Wydaje, że nie. No dobra, idź po komornika, parapety będziemy zrywać, wiesz? Po komornika mam iść? Domek Milki? Nie, to miało być chyba domek nie, Flaka, z tego co słyszałem, nie? A, czekaj, połowa krów jest moja też. No nie, moje krowy, no nie. Wiesz, jaką możesz sobie zabrać? To się tam co jest, wiesz? To nie, tamta niech sobie zostanie na miejscu tutaj, zostawię ci ją. Jak tam w papierach, co tu widać? Proszę pana, jest przypał. Znaczy dla pani, ej, kurde, proszę mnie nie kłaść. Powerade, padłeś powstań. Nie jestem na mat, żeby się kłaść od razu. Dobra, słuchaj mnie. No. Co wziąłeś? Wziąłeś 50% od niej? No jeszcze wydaje mi się, że to jest dopiero tak z 40. 40, dobra, to ja idę sprawdzić, bo jeszcze Skarb Państwa tutaj nie zasilił swojego budżetu. Ale ona ma we ekwipunku wszystko, wiesz? A czekaj, tu są na górze jeszcze jakieś itemy. O, połowa żarcia. Połowa żarcia jest moja. Tak, zabierzcie sobie pół domu mojego, śmiało. A, bardzo chętnie. A właśnie, jest jeszcze jedna sprawa, bo tutaj jest Skarb Państwa. No proszę pana, no! Nie domu nie rozumiem. Pół domu. No. Nie wytrzymam.
Będę kłócić się. Dobra, nie, no dobra, nie, no dobra, zostaw mi dom. Andrzejku, mam tutaj do rozbiórki pół domu. 30 metrów kwadratowych, możemy wziąć. Nie, no dobra, zostaw jej to, bo ja mam też swój... Cicho, bo ona będzie chciała rozebrać też mój dom. Zostaw jej to, już niech dom jak zostanie. Ale ty nie masz nic do stracenia. Jak nie mam nic do stracenia, chłopie, ty widziałeś mój dom? No? Co to jest? No to chodź, ty, bo ty chyba nie wiesz, co ty widziałeś. Zobaczam, czy może mi pan oddać mój dom? Kurczę... Jaki dom? Nie oddałem, nie zabrałem pani dom. A, zabrałem pani Patrz. Dom. Patrz! Widzisz? Taki dom, jakby ktoś sprzątnął. No to są te... To są na... Żołnierze komornika to są, wiesz? Dobra, to teraz moja kolej, tak? Czy to jest moja kolej? A no dobra, dobra, ale chodź, Dave, bo ty musisz nie, to kontrolować. Nie, ja już teraz biorę, Ale to tylko połowa! Proszę zaczekać, ja jestem kierownikiem, ja jestem komornikiem jestem, o co chodzi? Ja jestem komornikiem, gdzie jest problem? Czekaj, bo dobra, no na zeruje mi szafki, no proszę bardzo, zerujemy. Ej, jestem komornikiem, proszę tego nie brać. To mieszkanie jest przejęte, nie brać tych rzeczy. No ale to prawda, ja nie płaciłem podatków. Ej, Emilia, bo wiesz, że teraz okradasz państwo, ja nie płaciłem podatków, ten dom już jest państwa, ja tak naprawdę nic nie mam. Ej, okradasz państwo! Dostań. A no zaraz mnie pan zabije, ja mam 55 level, a pan zabije. A, 55 level, to połowa należy do mnie. A, połowa do tosta, proszę oddać. Proszę. Aha, okej, to ucieczka przed obowiązkiem. Czekaj, teraz okay, list ja gończy, dawaj. No to ja kieruję sprawę na policję, no to ja dzwonię na policję. List gończy za nią, dawaj. Już jest koniec definitywny. A tutaj bych poczeka. Tak. Dobra, a więc tak. Masz dawaj, 50%? Czekaj, trzeba zrobić, no prawie, no niech będzie, że mam. Ale czekaj, trzeba zrobić tablicę ogłoszeń i list gończy za nią walnąć, wiesz? Nie, trzeba je wziąć dla Skarbu Państwa połowę mieszkania. No to bierz, to zeruj. Nie będziemy się tym bawić. O, czekaj, ja tu jest znowu głowa. Co ona tu robi? Stary, nie mogę jej podnieść. Głowa? Ej, coś się stało, patrz, widzisz to? Gdzie ty jest? No tu, tutaj? Tu przed Żadny domem. Dom. Tu. A no? No przepraszam bardzo. A ty ją, czemu ja jej nie mogłem podnieść? Co jest? Boże. Co jest? O, czekaj, bo ona wróciła. Co to ma? Panie, o kurde, czekaj, ogórek! Tak, o, jeszcze kifera na mnie nas. Czekaj, bo, nie, bo to Andrzejku, są robotnicy. Nie. No to ej, ale to byli robotnicy do rozbiórki domu, czemu go? No właśnie, na dlaczego go zadzwoniłem, muszę iść teraz po innego, kurde. Kurczę, zabiłaś Mariuszka. Mariuszek był do rozbiórki, przyszedł. Dobra, ja o, tam już nie mam cofnego, spokojnie, zaraz przyjdzie. Czeka jego kolega, jeszcze idzie. Kurczę, no mnie denerwują te lotniaki jakieś dziwne, nie wiem co to zapraszam, jest. Zapraszam, mam tam jednego do rozbiórki. Zapraszam, proszę cię nie stresować, proszę nie wybuchać. Kurde, zaraz zginę, co tu się dzieje? O nie, poczekaj, bo ona się uzbroiła. Zapraszam. Tutaj mamy do rozbiórki. No co to ma być? No czekaj, zostaw... Kolej, nie, ej, kolegi! Dobra, Dejwik, trzeba Wszystko zbudować więzienie, bo tu jest chyba, tu jest mord w biały dzień, wiesz? Tak, prawda, Jaki czekam. Biały dzień? Ja nie mogę. O, zabiłaś właśnie dwóch pracowników, urzędników państwowych, którzy przyszli na rozbiórkę twojego domu. Dobra, połowa domu ewidentnie... No proszę mi zostawić... Czekaj, bo obrazy też są dosyć wartościowe. Chcesz dwie Monalizy czy tą czachę? Dobra, sami wybrać. Nie złodzieje, tylko do rozbiórki domu. Liście też biorę. O kurczę, nie mogę zabrać liści, to muszę zaznaczyć, odtąd jest do rozbiórki. Proszę sobie wybrać, którą część pani chce zostawić, a którą zniszczymy. Właśnie. No, żadną, proszę mi wyjść z tego domu. Chciałbym zauważyć, że to idzie pod ziemię, aż do końca. Halo, Julia. Nie ma tu żadnej Julii, proszę wybrać 50% z której strony. Nie, proszę mi stąd wyjść, proszę stąd 50%, wyjść. 50%, już której część proszę już stąd wyjść. Dobrze, już padła bomba do piwnicy. Nie wpadła bomba, tylko proszę mi stąd wyjść. Głupi milkacz przez 2A. Dobra, to niszczymy. Przez 2S jest trzeba problem, dobra? No. Ale tam nie ma S, no. Ej, no proszę mi stąd iść, do widzenia, to jest mój dom. Ale ja to niszczę, to jest niszczone dzisiaj. Dobra, najpierw checkpoint, najpierw checkpoint. Proszę stąd, ale proszę pana. Najpierw checkpoint. To jest... Od czego zaczynamy? Tak, ty sobie... Czekaj. Dobra, to ja idę też rozbierać. Nie, dobra, czekaj, zostaw mi to. Dobra, stop. Nie wiem jak to było, nieważne. Dobra, zostaw jej to. Gdzie ona? Nie, no nie rozbieraj mi kawiry! To, ale dobra, ale to... Kurczę, dobra. Nie rób jej nic, Dejwik, bo ona mi chatę rozebrała. No zostaw! No to mój dom! Co jest moim domem? Ja nie mam... Nie wiem, co jest twoim domem, nie obchodzi mnie twój dom. No co to jest? Proszę się sama z nim tam użerać. On nie chce mojej połowy domu, on jest urzędnikiem. No ale o co? No ja nie wiem, jak to było teraz, ale mi zrobiłaś dobrze teraz. Dobrze ci tak i dobrze ci Aha, tak. Aha, dobrze, okej, okay, dobrze, okej. Okay. Kurde. Co to jest? Co? Ja nie mogę, widzisz to?
Widzę to. Dobra, naprawię to po... To jest w ogóle teraz ważne. Dobra. To jest w ogóle ważne. Dobra, David. Kurczę. Wow, wow, wow. Wow, torturują mnie pracownicy. Tutaj. Chodź tutaj, Tost. Chodź no tutaj, idę, Tost. Idę, idę. No proszę już stąd wyjść. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale my tutaj z Andrzejkiem za tydzień nowe krute galerie budujemy w tym miejscu. Tak? Centrum handlowym tutaj będzie. No, ty, pa, co ten robi tu, jak zagląda? Pa, jak zagląda? Z góry, widzisz go? Tak. No moje oszczy... No nie! Ej, dobra, no właśnie, nie. Bo... Ej, skramuj! Proszę mi stąd iść. Dobra, dobra, David, chodź. Ja dobra. Teraz rozwalę... Już mamy 50%, mamy 50%. Tak, dobra, wysadź CHT, no proszę bardzo. Dobra, chodź David do mnie, chodź do mnie. Dobra, już koniec, już jest rozwód. Dobra, my teraz idziemy na piwo, nie jest zaproszona. Właśnie, cześć. Zabierz sobie tą krowę, jak chcesz. Idziemy... Nie chcę tej krowy, zostaw sobie tą krowę. Dobra. Dobra, David, mamy 50%. Ugraliśmy to perfekcyjnie. Piątka. Piona. Super, dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Jesteśmy bogaci o 50% zarobków, które należało do niej. Trzymajcie się, widzimy się w następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Wbijajcie na nasze Instagramy i do Davika na kanał. Trzymajcie się, na razie, pa, pa!